Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Pojawiają się doniesienia o masowych powołaniach na ćwiczenia żołnierzy rezerwy na rok 2023, tak zwanych cywilów z cywila, czyli osób, które nigdy nie przeszły zasadniczej służby wojskowej ani żadnej formy przeszkolenia wojskowego, i te osoby mają odbywać nawet 30-dniowe. Ćwiczenia żołnierzy rezerwy w kolejnym roku. Pytanie, dlaczego rząd zapowiada tak ogromne? Tak ogromne ćwiczenia, tak ogromne przeszkolenia, bo mówi się tutaj o nawet 200 tysiącach żołnierzy rezerwy, którzy mają być w 2023 roku przeszkoleni. No, myślę, że tym liczbom także warto się, warto się przyjrzeć. Faktem jest, że w latach 2009-2012 nie było ćwiczeń żołnierzy rezerwy, zresztą ta decyzja byłego ministra obrony Bogdana Klicha. No, która praktycznie sparaliżowała system szkolenia rezerw, no, była takim wylaniem dziecka z kąpielą i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiście nie posiadają rezerwistów w tej naj czy bardzo niewielu posiadają rezerwistów w tej najmłodszej grupie w tej najmłodszej grupie wiekowej, natomiast skala zapowiadanych ćwiczeń i projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób które mają być powołane do czynnej służby wojskowej w kolejnym roku no każe stawiać pytania dlaczego dzieje się to w sposób tak gwałtowny tak przyspieszony dlaczego mm, i, I czy rzeczywiście można tak wielką liczbę osób, 200 tysięcy, przeszkolić w bardzo krótkim czasie i mieć z tego no, można powiedzieć, pełnowartościowych rezerwistów. Ja szczerze powiedziawszy w to bardzo wątpię, znając system szkolenia rezerw, znając podejście kadry zawodowej do szkolenia rezerw, znając to, jak po Macoszemu dotychczas to szkolenie rezerw było było organizowane, miałem nieprzyjemność przyglądać się osobiście temu jako rezerwista w latach 2006-2017. Wtedy odbyłem no kilkanaście różnego rodzaju ćwiczeń, szkoleń w różnych jednostkach i liniowych i ćwiczeń sztabowych w wojsku polskim. I tak naprawdę to szkolenie rezerw po prostu nigdy dobrze nie wyglądało i bardzo wątpię w to, aby tak krótki, w tak krótkim czasie dało się przeszkolić 200 tysięcy żołnierzy na wysokim poziomie i posiadać, no można powiedzieć, taki, taką w pełni wyszkoloną rezerwę mieć specjalistów. Warto przyjrzeć się temu pro, projektowi rozporządzenia Rady Ministrów. Jest to projekt jeszcze procedowany, który ma być przyjęty do końca tego roku to jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 roku mają być powołane do czynnej służby wojskowej i jest tam okreś określona liczba osób, które mają pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych. Jeśli chodzi o twarde liczby, to tutaj padają Padają takie konkretne. Jeśli chodzi o zawodową służbę wojskową, jest wyznaczony limit do nieco ponad 17 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o ćwiczenia wojskowe, do 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Do tego aktyw, tak zwana aktywna rezerwa tutaj te przepisy regulujące akty, no, ćwiczenia w ramach aktywnej rezerwy, wprowadziła ustawa z 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Tutaj limit ustala się na do 10 tysięcy żołnierzy. Do tego dobrowolna zasadnicza służba wojskowa nieco ponad 28,5 tysiąca żołnierzy, osób, no i terytorialna służba wojskowa do 38 tysięcy. Tysięcy żołnierzy rezerwy, lub tych osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jak widać, mamy tutaj ogromny przeskok. Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z rewolucją, jeśli chodzi nie tyle o system szkolenia, co o liczbę osób, które mają być w bardzo krótkim czasie właśnie jakoś tam przeszkolone. Szczerze powiedziawszy, nie wierzę w to, aby w trakcie 30-dniowych ćwiczeń rezerwy, osoba, która nie miała nigdy nic wspólnego z mundurem, mogła być wyszkolona na tak, na, na dobrym poziomie tak aby stanowić pełnowartościową Rezerwę osobową sił, sił zbrojnych, rezerwę na przykład wojsk, wojsk operacyjnych. Natomiast fundamentalne pytanie, dlaczego teraz tak szybko, tak szybko, w takim pośpiechu, nie mając całego systemu szkolenia rezerw jest, jest to robione? I myślę, że warto przysłuchać się słowom, które wypowiedział wiceminister obrony narodowej, pan Marcin, pan Marcin Ociepa. Pan Marcin Ociepa podczas swojego wykładu, wykładu który wygłosił w Akademii Górniczo Hutniczej, no nakreślił tutaj można powiedzieć, nakreślił bardzo ciekawy ciekawy kontekst, ciekawy kontekst geopolityczny. Bardzo ciekawy kontekst geopolityczny. Mówimy tutaj o wykładzie z 29 listopada bieżącego bieżącego roku. Pan minister Ociepa powiedział tutaj tutaj cytuję Prawdopodobieństwo wojny, w której będziemy brać udział, jest bardzo wysokie. Zbyt wysokie, byśmy mogli traktować ten scenariusz wyłącznie hipotetycznie. I tutaj koniec cytatu. Tu było tu oczywiście padło pytanie podczas tego, tego, tego wykładu, jakie jest prawdopodobieństwo właśnie włączenia się wojska polskiego czy włączenia się Polski w wojnę. No i mamy tutaj jasną prostą odpowiedź, że Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada zakłada, że to prawdopodobieństwo włączenia się państwa polskiego do wojny czy no Objęcia także terytorium państwa polskiego czy sił zbrojnych RP, właśnie włączenie się tych sił zbrojnych RP do wojny, jest całkiem, całkiem wysokie. Pan minister Ociepa tutaj podkreślał ryzyko eskalacji. Międzynarodowej, wspominało o doświadczeniach XX wieku, oczywiście odnosił się i do kwestii konfliktu na Ukrainie i tej rywalizacji geopolitycznej, którą, którą dzisiaj toczą Stany Zjednoczone i, i Chiny. No, w każdym razie widzimy, że ekspresji z Verbis. O perspektywie wojny mówi wiceminister obrony narodowej. Pytanie, czy wiceszef MON powinien w ogóle takie rzeczy mówić, czy nie jest to kwestia zarezerwowana dla premiera, dla prezydenta i powinna być traktowana z niezwykłą powagą i nie powinna być od tak rzucana na pierwszym, lepszym wykładzie, z całym oczywiście szacunkiem dla, dla tej szacownej uczelni krakowskiej. Natomiast moim zdaniem nie jest to miejsce, aby zapowiadać udział wojska polskiego w jakimkolwiek konflikcie. Tutaj myślę, że, że, że zostało to bardzo, bardzo luźno potraktowane przez pana, przez pana ministra Ociepę. Podobnie zresztą jak jego wypowiedź, wypowiedź z, z przed kilku tygodni na politechnice gdańskiej, gdzie mówił o tym, że konflikt między. Ta wojna na Ukrainie to jest tak naprawdę proxy war, czyli taka wojna zastępcza między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czy Rosją a szeroko rozumianym Zachodem. No, to myślę, że. Trochę przeczy tej narracji rządowej, czyli idzie w poprzek tej narracji rządowej, która za wszelką cenę stara się udowodnić, czy też no, przekonać Polaków, że jest to tylko i wyłącznie wojna rosyjsko-ukraińska. Natomiast tutaj w przypływie szczerości pan minister Ociepa powiedział, że rzeczywiście jest to wojna zastępcza między Zachodem a, a, a Rosją. No i teraz fundamentalne, szanowni państwo, pytanie, czy, ta, czy to masowe. Szkolenie, no szkolenie po łebkach, bo tak to trzeba jasno, jasno określić, które jest planowane, masowe szkolenie rezerwistów na rok 2023, jest wyrazem głębokiej troski o polską obronność, jest wyrazem długofalowej strategii budowy solidnego systemu szkolenia rezerw, na jakie niewątpliwie państwo polskie zasługuje i na jakie zasługuje państwo suwerenne, czy też jest niczym innym jak próbą szybkiego, Zapełnienia rezerw, stworzenia, przepraszam za kolokwializm, ale mięsa armatniego na wypadek właśnie konieczności włączenia państwa polskiego, włączenia sił zbrojnych RP do wojny na wschodzie. Ja osobiście niestety jestem pełen tutaj obaw, ponieważ jestem zwolennikiem tego, aby Polska była krajem w pełni suwerennym, zarówno w polityce obronnej, w polityce bezpieczeństwa, jak i w polityce zagranicznej. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że nie ma suwerenności, nie ma pełnej suwerenności bez sił zbrojnych. No bez, bez własnego wojska, bez własnego przemysłu zbrojeniowego, bez własnego systemu rezerw, bez własnego systemu skutecznej obrony cywilnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no trzeba znać proporcje. Musi, muszą być zachowane proporcje. Jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną, tak jak, za, tak jak mówię to od wielu, wielu lat, fundamentem powinna być polityka wielowektorowa, oparta na doktry o doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów, a ale jeśli chodzi o taką długofalową strategię całego państwa polskiego, no powinniśmy przede wszystkim stawiać na gospodarkę. No to o czym pisałem jeszcze w 2018 roku na łamach książki Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski, że fundamentem takiej doktryny, Bezpieczeństwa narodowego państwa polskiego powinien być wakaryzm, czyli ten, to spojrzenie na rozwój, na rozwój państwa polskiego przez pryzmat wykorzystywania naszego położenia geograficznego na osi wschód-zachód, północ-południe, włączenia się Polski w koncepcję nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi, nowego bursztynowego szlaku, stworzenia wielu hubów logistycznych na terytorium państwa polskiego, bogacenia się, tworzenia w Polsce, tworzenia polskiego mocarstwa gospodarczego. No to jest absolutny fundament, tutaj ten wakaryzm powinien być absolutnym, moim zdaniem, drogowskazem, a dopiero później mając silną gospodarkę, mając wydolny system finansowy, powinniśmy racjonalnie. Budować własny system odstraszania, własny system szkolenia rezerw, własny system obrony powietrznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj tak naprawdę mamy odwrócenie tych pojęć, odwrócenie tych kategorii, odwrócenie tych. Priorytetów. Stawia się przede wszystkim na ogromne wydatki na zbrojenia, na bardzo szybkie i po łebkach szkolone rezerwy, natomiast zupełnie nie pilnuje się kwestii gospodarczych. Wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z polityką awanturniczą, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną. Wspieranie militarne Ukrainy jest, moim zdaniem, absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, jest niczym innym jak próbą wejścia do wojny no po prostu trzeba to nazywać po, po imieniu. I to wszystko, o czym mówię od, od dłuższego czasu na łamach podcastu geopolitycznego, czyli chociażby próba tworzenia jakiegoś alternatywnego rządu białoruskiego na terytorium Polski, od niedawna także rosyjskiego, jakiegoś takiego quasi niby rządu emigracyjnego, to co podała telewizja Bielsat, czyli tworzenia jakichś grup dywersyjnych, grup terrorystycznych złożonych z emigrantów białoruskich na terytorium Polski, no to niewątpliwie nie obniża napięcia w regionie. To o czym... I to jest jakby oczywista sprawa, i w tym kontekście należy być moim zdaniem bardzo zaniepokojonym planami rządu takiego masowego. Bardzo powierzchownego szkolenia rezerwistów, ponieważ nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że jest to robione na zapotrzebowanie geopolityczne i nie na zapotrzebowanie geopolityczne polskiej racji stanu, tylko amerykańskiej racji stanu. Stany Zjednoczone wykorzystują Polskę jako zderzaka strategicznego i niestety jestem pełen głębokich obaw, że Polska może być skłoniona, czy też rząd w Warszawie może być skłoniony do tego, aby zaangażować się militarnie po stronie Ukrainy i tutaj no oczywiście w takiej sytuacji byłyby potrzebne bardzo szybko duże rezerwy, duże możliwości uzupełnień. Oby nie, absolutnie powinniśmy się temu przeciwstawiać. Po pierwsze gospodarka, po drugie gospodarka, po trzecie gospodarka. Siły zbrojne jak najbardziej są potrzebne każdemu suwerennemu państwu, ale Szkolenie rezerw powinno być robione z głową, powinno być robione długofalowo, powinno być robione w oparciu o rozbudowany system szkolenia, o właściwe podejście kadry zawodowej, kierownictwa cywilnego. To trzeba bardzo dobrze przygotować, a nie na łapu CAPU mówiąc językiem potocznym brać 200 tysięcy osób i na 30-dniowe i po 30-dniowych szkoleniach udawać, że się ma wyszkoloną rezerwę. Absolutnie moim zdaniem, to jest sprzeczne z polską racją Stanu. Takie rzeczy powinny być bardzo długofalowo budowane, bardzo sensownie powinni być, powinniśmy mieć absolutnych specjalistów, a nie w wojsku, a nie mięso-armatnie. Mięso nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.